Polska jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zbudowała swój pierwszy, a zarazem ostatni obóz koncentracyjny. Oficjalna nazwa to miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Obóz był zorganizowany i prowadzony przez władze II Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1934-1939 na podstawie rozporządzenia z mocą ustawy prezydenta Ignacego Mościckiego. Miejsce to było inspirowane niemieckim obozem w Dachau. Powstał głównie w celu izolowania oraz psychicznego, jak i fizycznego dręczenia oponentów politycznych, sprawujących wówczas władzę sanacji, m.in. komunistów, endeków, ludowców, przestępców gospodarczych, a także nacjonalistów ukraińskich, do obozu osadzeni trafiali na podstawie decyzji administracyjnej czyli bez sankcji sądowej co skutkowało brakiem możliwości skorzystania ze środka odwoławczego w postaci apelacji. Stałym elementem traktowania więźniów było stosowanie tortur.